Rozmowa niezależna Jacek Sobala, witam Państwa. Dziś naszymi gośćmi są Adam Kwiatkowski, poseł PiS-u, współpracownik świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, odpowiadający w kancelarii za zorganizowanie wizyt krajowych. Rafał Dzięciołowski, publicysta tygodnika Gazeta Polska, który wczoraj był w Smoleńsku i właśnie wrócił. Dzień dobry Państwu. Witam Panów. Jak wygląda to wszystko w Smoleńsku? No, w Smoleńsku panuje zima, o czym warto na wstępie powiedzieć, ale ta zima to jest też metafora, która chyba właściwie obrazuje relacje polsko-rosyjskie. Wbrew temu, o czym nas przekonywano, że te relacje są coraz lepsze, mieliśmy do czynienia znowu z dwiema wizytami. Pierwsza wizyta to była wizyta szefa Dumy rosyjskiej, który mniej więcej na pół godziny przed przyjazdem naszej oficjalnej delegacji złożył wieńce przy kamieniu, na którym jest ta słynna, czy właściwie nieszczęsna rosyjska tablica ze zmienionym napisem. W chwili, kiedy nasza delegacja rządowa plus dziennikarze, bo w tej grupie ja byłem, weszła na miejsce upamiętnienia katastrofy, delegacja rosyjska już to miejsce opuszczała. Spotkaliśmy się, używając kolokwializmu, w drzwiach. Minister Zdrojewski miał okazję wymienić kurtuazyjne parę słów z przewodniczącym Dumy Rosyjskiej, po czym Rosjanie odlecieli, a nasze uroczystości dopiero się rozpoczęły. A czy to mógł być przypadek, czy to było tak zaplanowane, precyzyjnie bardzo? Myślę, że było to wykorzystanie sprzyjającej okoliczności, tej mianowicie, że Polacy, że my spóźniliśmy się mniej więcej o godzinę, ale biorąc pod uwagę, że w chwili, kiedy my wchodziliśmy, Rosjanie wychodzili, no to oni musieli mieć świadomość tego, że gdyby poczekali jeszcze 30 minut, to zapewne na nas by się doczekali. Myślę, że było to zrobione specjalnie, bo musimy pamiętać, że w Smoleńsku mamy do czynienia jakby z dwoma miejscami pamięci. Pierwszy to jest kamień, na którym Rosjanie położyli swoją tablicę upamiętniającą po wyrzuceniu tablicy opracowanej i założonej tam przez rodziny, co miało miejsce bodajże na jesieni 2010 roku, a ta słynna zmiana miała miejsce przed obchodami rocznicy katastrofy smoleńskiej. No i drugie miejsce to jest ta brzoza. Więc podejrzewam, że ponieważ Rosjanie trwają w przekonaniu, że tylko kamień jest miejscem godnym upamiętnienia, zrobili swoje obchody i wieńce rosyjskie były położone przy kamieniu. Minister Zdrojewski z kolei jakby punkt ciężkości ulokował przy brzozie, prawda? Tej, która stoi na miejscu upadku samolotu. Mamy do czynienia z dwoma miejscami, gdzie odbyły się te uroczystości. Co więcej, minister Zdrojewski, kładąc wieniec, powiedział, że to jest to miejsce, w którym powstanie pomnik. Powiedział to sam, bez obecności przedstawicieli rosyjskich. Potwierdzenie tego faktu, przy czym to potwierdzenie opatruje znakiem zapytania, nastąpiło już później w czasie przelotnego spotkania z ministrem kultury w Moskwie, w momencie, kiedy delegacja polska szykowała się do wyjazdu. No krótko mówiąc, od strony organizacyjnej, pewnie pan by to potwierdził, takie procedowanie wydaje się co najmniej kuriozalne i trąci co najmniej amatorszczyzną. Natomiast biorąc pod uwagę cały łańcuch wydarzeń w ogóle związany ze Smoleńskiem, ja nie mam złudzeń. To jest po prostu konsekwentna obstrukcja ze strony rosyjskiej. Czy tu w ogóle można mówić o jakimś procedowaniu, przepraszam? Czy to można chyba mówić o takich kolejnych gestach, które pokazują Polakom, Polsce naszą pozycję i to, jak jesteśmy traktowani, w jaki sposób z nami się rozmawia i jak stawia się nas przed kolejnymi faktami dokonanymi. To, o czym mówił pan. Pan był w Smoleńsku w momencie katastrofy i pan pamięta, jak to wszystko wyglądało. Wiemy o tym z tych przekazów, które do nas dotarły z dnia wczorajszego, że tam nastąpiły jakieś radykalne zmiany. Na czym one polegają? Znaczy, ja z kolei byłem miesiąc po katastrofie, pierwszy raz, i miałem okazję wtedy przejść od bliższej radiolatarni śladami prawdopodobnie jego kierunku lotu samolotu poprzez brzozę, obszar między bliższą szosą a wylotem z obwodnicy smoleńskiej aż do lotniska i aż do miejsca upadku samolotu. Potem byłem we wrześniu 2010 roku i w lutym 2011, no i teraz po raz czwarty. I muszę powiedzieć, że za każdym razem dostrzegałem istotne zmiany, które jakby krok po kroku zmieniały kształt i obraz tego miejsca. Przy czym te zmiany dokonywane, podkreślam to, bardzo systematycznie, a zarazem niewielkimi krokami, w efekcie, w tej chwili doprowadziły do tego, że nie mamy, poza tą mityczną brzozą, nie mamy żadnego elementu, który miałby bezpośredni związek z katastrofą, czyli który by zaznaczał tor przelotu samolotu.
prawda? Pamiętamy wszyscy pewnie pracę pana Amielina, poszczególne fotografie przedstawiające brzozę, a następnie na innych drzewach odciśnięty jakby ślad obracającego się samolotu. Tego już teraz nie zobaczymy. Mamy przestrzeń między drogą do parkingu. Nie zobaczymy, bo te drzewa, nie zobaczymy, bo drzewa zostały usunięte. Nie zobaczymy, bo teren, na którym stały te drzewa, został całkowicie zrekultywowany, tak to chyba należy określić. Po prostu jest rozkopany. Tam są ślady pracy ciężkiego sprzętu, spychaczy, koparek. W miejscu parkingu, na który spadły części samolotu i one były wbite w ogrodzenie tego parkingu, więc parkingu już nie ma, ogrodzenia nie ma, a na miejscu jest wykopany duży dół, tak jakby miano tam coś budować. I to jest ta trasa lotu i upadku samolotu, pozostawiona właściwie w tej chwili w kształcie zupełnie nieprzypominającym stan z 10 kwietnia i z dni bezpośrednio po katastrofie, a z drugiej strony mamy linię wytyczającą oś lotniska i całą infrastrukturę lotniskową. I z tego, co widziałem wczoraj, ta infrastruktura została całkowicie odnowiona. Są nowe, działające lampy na solidnych, betonowych podstawach. Wszystkie drzewa w osi pasa zostały usunięte, wycięte. Lotnisko wygląda jak przyzwoite polskie podmiejskie. Jak wyglądało to lotnisko i to miejsce wtedy, 2 lata temu, 10 kwietnia? No wtedy wyglądało jak lądowisko. Ta tak zwana wieża kontrolna to taka budka zbita z jakichś desek, z której sterczały jakieś anteny. To nie było coś, co budziłoby zaufanie nawet, żeby tam wejść do środka, już nie mówiąc o tym funkcjach, które miało pełnić, to można było powiedzieć, że to było pewnego rodzaju lądowisko. Te drzewa, o których mówił przed chwilą pan redaktor, to było niewidoczne w momencie, jak tam dotarliśmy, bo była straszna mgła, natomiast jak wylatywaliśmy, ja wylatywałem samolotem, który przywiózł do Smoleńska dziennikarzy, była piękna pogoda i było widać tak naprawdę, że to jest taka, można było powiedzieć, że pozostałość po jakimś lotnisku, to znaczy jest jakiś pas, jakaś infrastruktura, ale że tak zostało kiedyś sobie zostawione i tak jakby trwa. To co dla mnie jest zatrważające z tych medialnych informacji, które dotarły prawdopodobnie właśnie po tej wizycie, w której pan redaktor brał udział, to zdjęcia wypucowanego samolotu, w którym, co ciekawe, w tej burcie widać są szyby. Okna, szyby, a przecież nikt inny, tylko właśnie Gazeta Polska pokazała zdjęcia Anity Gargas, w których widzieliśmy, jak te szyby są niszczone, czyli można powiedzieć, że do tego wszystkiego, co pan redaktor powiedział, co musi budzić kontrowersje, musi budzić sprzeciw, czyli do zniszczenia jakby tego wszystkiego, co tam po katastrofie zostało, tak? Czyli właśnie tych gałęzi, tej ziemi, tego wszystkiego, co mogło dawać jakieś możliwości szukania odpowiedzi na pytania, co tam się tak naprawdę stało. Doszło jeszcze do tego, że oni w tej chwili zaczęli ten wrak już po tych wszystkich procesach deszczu, śniegu, słońca i wszystkiego innego jeszcze myć i w jakimś sensie rekonstruować. No przecież tych szyb chyba tam nie było i co do tego nie ma wątpliwości. Wydaje mi się, że ważnym uzupełnieniem jest właśnie uświadomienie Państwu tego, że my cały czas mówimy o elementach, które stanowią dowody, czy mogą stanowić, czy powinny stanowić dowody w śledztwie, zarówno rosyjskim, jak i ewentualnym polskim prawdziwym śledztwie, w którym uczestniczyliby eksperci, którzy mieliby możliwość pracy tam na miejscu. No, no i teraz cały czas słyszeliśmy o tym, że ten wrak nie jest nam zwracany, ponieważ on jest dowodem w śledztwie, jakie prowadzi strona rosyjska. No i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, no jaki to jest dowód, jeżeli przez 1,5 roku leżał i żadne czynności przy nim nie były robione, a następnie został umyty, prawda? Przecież wartość tego wraku, oprócz tego, że stan zniszczeń opisuje proces destrukcji, a proces destrukcji może wskazywać na przyczynę, jest też ważny dlatego, że zdjęte z tego wraku próbki, mikroelementy, mikrocząsteczki mogą również odpowiedzieć na, potwierdzić bądź wykluczyć na przykład hipotezę wybuchu, prawda? No w tej chwili po umyciu tego wraku próba dokonywania jakichś analiz, myślę, że nie jestem specjalistą, ale będzie albo znacznie utrudniona, albo wręcz niemożliwa. Pan jako bohater filmu Mgła mówił o zachowaniu naszych polskich przedstawicieli polskiej administracji podczas tego, co działo się w Smoleńsku.
Ty, Rafale, widziałeś, jak się zachowywali ci przedstawiciele naszej administracji wczoraj w Smoleńsku. Czy to można jakoś porównać, jak się zachowywali ci przedstawiciele? No, moim zdaniem zachowanie naszych przedstawicieli, czyli pana ministra Zdrojewskiego, którego byłem gościem, trochę niezręcznym jest mówić o tym wprost i otwarcie, ale myślę, że my po prostu przyjmujemy to zachowanie Rosjan, wmawiając sobie i udając, że nic się nie dzieje. Myślę, że informacja, którą pewnie pan minister miał wcześniej o umyciu wraku, myślę też, że zachowanie szefa Dumy, wymagało jakiejś stosownej reakcji na miejscu, prawda? W chwili, kiedy delegacja poszła, przyszła wraz z rodzinami. Tutaj jeszcze zwróćmy uwagę na ten fakt, no, że mieliśmy do czynienia z ludźmi bezpośrednio dotkniętymi tym dramatem, osobiście. Nie było żadnej reakcji, prawda? Otwarciu placówki konsularnej w Smoleńsku też nie towarzyszyła obecność żadnych oficjeli na poziomie państwowym. To byli przedstawiciele administracji lokalnej smoleńskiej. Myślę, że to są takie uszczypliwości, czy takie zachowania, na które szanujący się urzędnik państwowy, świadomy siły, znaczenia i suwerenności swojego państwa, powinien zareagować. Tam nie było nas. Ja bym chciał jeszcze w tym miejscu dodać dwie kwestie, bo mnie się wydają, że one są bardzo istotne. Z jednej strony fakt, że 2 lata po katastrofie samolotu rządowego w Smoleńsku otwierany jest konsulat. To jest czas, który jest niewyobrażalny. Ten konsulat tam powinien powstać natychmiast po tej katastrofie, jakby na chwilę odstrachując od tych naszych polonijnych, przecież tam mamy polską grupę, dość liczną grupę polskich obywateli. Ten fakt otwierania tego konsulatu jest pokazywany jako sukces. Tak, jest pokazywany jako sukces, mówił o tym minister Sikorski, jako sukces. Ja uważam, że to jest porażka państwa, że on otwiera ten konsulat dopiero teraz. Był tam wśród tych uczestników również szef BOR-u generał Janicki. I co? No i sądzę, że był jednym z głównych bohaterów tych obchodów. Brał udział w upamiętnieniu w miejscu upadku samolotu, brał udział we mszy w samym Katyniu, przystąpił do komunii. No właśnie, no pytanie jest zasadnicze takie, mianowicie na ile obecność generała Janickiego jest manifestacją poczucia bezkarności tych ludzi, którzy współodpowiadają za katastrofę. Myślę, że jego obecność, ja przynajmniej tylko w tych kategoriach mogę interpretować, jako manifestacja poczucia bezkarności, ponieważ ze wszystkich źródeł, również raportu Komisji Millera wynika, chociaż nie wprost, bo przecież pan minister Miller był zwierzchnikiem BOR-u i bardzo dbał o to, żeby BOR tam w złym świetle nie został przedstawiony, no ale nie sposób zafałszować pewnych faktów. Na płycie lotniska w Smoleńsku nie było żadnego funkcjonariusza BOR-u poza kierowcą ambasadora Bara z Moskwy, a wcześniej nie dokonano żadnej lustracji lotniska i nie sprawdzono wyposażenia. Kwestia kolumny transportowej, jej obecności, tego czy IU-76, który odleciał, który nie wylądował na lotnisku. Nie wiemy chyba do końca, do dzisiaj, co było transportowane przez tego IŁA. Wiemy jedno, że kapitan Protasiuk, który miał lądować, na 10 minut przed lądowaniem pyta się załogę jaka, czy Rosjanie już wylądowali i od nich dostaje wiadomość, że nie, prawda? Jeżeli w tym ile była kolumna transportowa dla prezydenta, to dlaczego nie było na płycie lotniska funkcjonariuszy, którzy powinni od razu powiadomić załogę IŁA? Że podejście do lądowania jest zupełnie zbędne, bo oni nie będą mieli czym przejechać. Bo nie ma kolumny samochodowej, nie ma się czym dostać. Tutaj słyszeliśmy sprzeczne informacje, sprzeczne komunikaty, że 3 samochody były przygotowane dla prezydenta. Warto to wyjaśnić, może mamy okazję, żeby ostatecznie rozwiać te wątpliwości. Ja nie byłem obecny w tym momencie na płycie lotniska. Byłem w Lesie Katyńskim i z tego Lasu Katyńskiego dojechałem z oficerami BOR-u, z tymi, którzy byli w Lesie Katyńskim, wykonywali polecenia i rozkazy, które otrzymali. Oni otrzymali rozkaz, że mają być w Lesie Katyńskim, mają tam zabezpieczać
wizytę pana prezydenta i mają jakby pomagać Rosjanom, którzy byli odpowiedzialni, bo oni byli przecież państwem gospodarzem tych uroczystości. To było rzeczywiście dla mnie rzeczą zupełnie niezrozumiałą i nie mieszczącą mi się w głowie, że ci oficerowie BOR-u mieli gorsze informacje niż my. Oni tak naprawdę po jakimś czasie dopiero zaczęli kontaktować się z tym swoim kolegą, który tak naprawdę nie funkcjonował ani w ich systemie radiowym, ani w żadnym innym. Oni musieli z nim rozmawiać normalnie przez telefon komórkowy, tak jakby nie byli w jednej służbie. Także on służb rosyjskich. Tak? No, przede wszystkim nie korzystali z tych samych urządzeń. Oni jednak mają systemy radiowe i są ze sobą... A ten kolega to kierowca ambasadora ten Bara. Ten kolega to kierowca ambasadora Bara, generał Janicki, który w tej sprawie dość konsekwentnie właśnie od początku kłamie, tak, i mówi nieprawdę. Twierdził, że jest tam jeszcze jakiś drugi pracownik BOR-u. Być może był tam jeszcze drugi kierowca, który był oddelegowany przez BOR. Tego nie wiem, ale prawda jest taka, że oni nie wiedzieli. Też prawda jest taka, że oni próbowali się czegoś dowiedzieć. No to pokazuje właśnie to, jak to lądowanie było przez służby podległe panu generałowi zaplanowane i jak było zabezpieczone. I pan generał jest jedną z tych osób, które powinny ponieść konsekwencje. A przypomnę, że zamiast konsekwencji został awansowany i awansowany po katastrofie, co też w jakiś sposób wydaje się w świetle tego wszystkiego, o czym dzisiaj już wiemy i co nie jest kwestią domysłów czy analiz, no jest rzeczą absolutnie skandaliczną. W ubiegłym roku zorganizowaliście rajd, bardzo trudny, bo rowerowy, po tych miejscach, w których prezydent Lech Kaczyński tu w Polsce był i w tym roku powtórnie wybieracie się w drogę, tak? W zeszłym roku stwierdziliśmy, że coś musimy zrobić i takim naszym pomysłem na to było to, żeby wsiąść na rowery i dojechać na rocznicę pogrzebu pana prezydenta do Krakowa, a po drodze zatrzymywać się w tych miejscach, w których byliśmy z panem prezydentem, po to, żeby spotkać się z tymi, którzy mieli to szczęście spotkać pana prezydenta, ale również z tymi, którzy wtedy nie byli obecni i z nimi rozmawiać o tym, co dzieje się wokół śledztwa, rozmawiać o tym, co wiemy, czego nie wiemy. Jak pan wspomina te spotkania? Jakie to były spotkania? Ludzie chcieli przyjść, chcieli się spotkać, chcieli się zapytać to, czego byliśmy tam na miejscu świadkami. Jechaliśmy w te 5 osób, które z panem prezydentem tutaj i z Kasią Doraczyńską, która też zginęła w tej katastrofie, pracowaliśmy na co dzień, jeździliśmy z panem prezydentem, przygotowaliśmy te wjazdy i to były też takie wzruszające momenty, kiedy ktoś nas mijał samochodem i zatrzymywał się i się pytał, czy to są ci, o których czytał na przykład na portalu niezależna.pl, a jeśli tak, to czy on może sobie zrobić zdjęcie, albo czy napijemy się z nim kawy i właśnie tak zupełnie spontanicznie i przez przypadek w jakimś sensie cieszył się, że może z nami mieć do czynienia. Myślę, że była olbrzymia sympatia i olbrzymi taki pozytywny odzew na tą inicjatywę i dlatego w tym roku postanowiliśmy to kontynuować we współpracy z Gazetą Polską. Ruszacie w ten piątek najbliższy o godzinie 11 sprzed Pałacu Prezydenckiego i jakie będą te postoje do Krakowa tym razem? Tym razem jedziemy Doliną Wisły, ruszamy o 11 spod Pałacu Prezydenckiego. To też jest jakaś symbolika, bo to jest miejsce, z którego pan prezydent też wyruszył w swoją ostatnią podróż do Krakowa. Będziemy zatrzymywać się kolejno w Garwolinie, Puławach, Sandomierzu, Brzesku, tak by właśnie dojechać do Krakowa i tak by tam móc pomodlić się na grobie pana prezydenta i pani prezydentowej, po to, żeby tam móc uczestniczyć w uroczystościach rocznicowych. Dziękuję panom za spotkanie, dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dziękuję państwu.